Rosja znów korzysta z poligonu w Arktyce. Kiedyś odbywały się próby jądrowe resort obrony, znów korzystamy z poligonu w Arktyce, gdzie odbywały się próby jądrowe. Rosja wykorzystuje do badań nienuklearnych poligon na archipelagu Nowa Ziemia na Morzu Arktycznym, na którym w czasach ZSRR odbywały się próby jądrowe, powiedział w niedzielę przedstawiciel Ministerstwa Obrony generał Igor Koleznikow. Wojskowy wyjaśnił, że celem prowadzonych obecnie badań jest potwierdzenie niezawodności arsenału jądrowego. Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Rosji zapewnił, że są to eksperymenty z przeprowadzaniem eksplozji analogiczne do tych, jakie Stany Zjednoczone prowadzą w stanie Nevada. Eksperymenty te są sposobem badań nad procesami fizycznymi zachodzącymi w ładunkach jądrowych, a używa się do nich makiet ładunków nuklearnych, wyjaśnia dziennik Izwiestia. Próby nuklearne ZSRR prowadziło na Nowej Ziemi w latach 1954-1990. Łącznie odbyły się 132 takie testy. Moskwa zaniechała dalszych prób po podpisaniu moratorium, a następnie traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową, zapewnił generał Koleznikow. Rosja odnawia i rozwija infrastrukturę wojskową w swojej części Arktyki. Na wyspie Ziemia Aleksandr w archipelagu Ziemia Franciszka Józefa w 2020 roku ukończono pas startowy dla wszystkich typów samolotów. Dobiega końca budowa lotniska TEMP na wyspie Kotielnej w archipelagu Wysp Nowosyberyjskich.